Now the title of my talk is True Leadership at a Time of Crisis. Tytuł mojego wystąpienia: Prawdziwe przywództwo w czasach kryzysu. I'm going to speak in English. I'm sorry. Okay, minds that work three dimensional cannot solve problems of the world. They can only make them worse. Those who see themselves as being in charge of world events are not able to understand the actual nature of the problems they're supposed to deal with. So obviously, they can't change them for the better. Umysły funkcjonujące w trójwymiarze nie potrafią rozwiązać problemów świata. Mogą je jeszcze tylko powiększyć. Ci, którzy uważają siebie za kierujących wydarzeniami na świecie, nie są w stanie pojąć prawdziwego charakteru problemów, którymi powinni zaradzić. A więc to oczywiste, że nie mogą oni niczego odmienić na lepsze. For example, those trained in banking have two-dimensional thinking process. They can only see ledgers, numbers, and material gain. Those heading leading corporations see only their corporations and what they can profit from, how to make them ever more profitable. Those who go into politics accept the three-dimensional prism that politics is. Anyone thinking outside this box won't last long in politics. And the list goes on interminably. Na przykład wyszkoleni w bankowości posługują się myśleniem dwuwymiarowym. Widzą jedynie księgi rachunkowe, cyfry i zysk materialny. Stojący na czele głównych korporacji dostrzegają tylko to, z czego ich korporacje mogą mieć zysk. To, jak uczynić je jeszcze bardziej zyskownymi. Zajmujący się polityką akceptują trójwymiarowe więzienie, jakim jest polityka. Każdy, kto wyłamuje się z tego trybu myślenia, nie przetrwa w polityce długo. Listę tę można ciągnąć w nieskończoność. So suffice it to say that the great majority of leaders of this world come from these categories. Plus a smattering of billionaires, royals, and a handful or two of psychopaths and megalomaniacs. Wystarczy jednak zauważyć, że do powyższych kategorii należy zdecydowana większość przywódców, w cudzysłowie, tego świata. Plus garstka miliarderów, członków rodzin królewskich oraz cała banda psychopatów i megalomanów. None of these, quite obviously, come anywhere near fulfilling the need for wisdom or the pursuit of truth and justice. Such values don't even enter the picture. They are seen as the preserve of those lost in the world of illusion. Co zupełnie zrozumiałe, żaden z nich nie zbliża się nawet do spełnienia kryteriów niezbędnej władzy, dążenia do prawdy i sprawiedliwości. Takie wartości w ogóle do nich nie docierają. Są przez nich uważane za przeżytek typowy dla ludzi zagubionych w świecie iluzji. That's us. That's the master. Czyli to my. Zagubieni w świecie iluzji. So long as the status quo prevails, no change for the better can happen on the global stage. That place where all attention is focused, therefore from which all actions emanate. Two to three dimensional actions bereft of insight, wisdom, truth, or courage. Tak długo, jak ten stan będzie dominował,
Nie może nastąpić zmiana na lepsze, na forum światowym. W tym miejscu, na którym skupiona jest cała uwaga i z którego wywodzą się wszelkie działania. Działania w dwu- i trójwymiarze, całkiem pozbawione wiedzy, mądrości, prawdy czy odwagi. Those who believe and follow the edicts of these incapacitated directors of society live in a prison of their own construction. It's a dark place of delusional slavery to whatever they hear on the news. The state uses these means to keep its two- to three-dimensional plans on track. Ci, co wierzą i są posłuszni dyrektom owych pozbawionych kompetencji zarządców społeczeństwem, żyją w więzieniu, które sami zbudowali. To mroczna kraina niewolników, dających się zwodzić wszystkiemu, cokolwiek usłyszą w wiadomościach. Państwo wykorzystuje ich do utrzymywania kursu realizacji swych dwu- i trójwymiarowych planów. In the world, we want to become manifest. None of these two- to three-dimensional thinkers has any part. As we know, if we care to stop and reflect on them, only those with genuine breadth of vision, qualities of humane leadership and a deep devotion to the manifestation of truth can fulfill the necessary qualities to direct our planet in the way, deep down, we all want and long for. Urzeczywistnieniu się takiego świata, jakiego my pragniemy, nie może mieć udziału żaden z dwu- i trójwymiarowych myślicieli. Jeśli zechcemy się nad tym pochylić i zastanowić, to staje się to dla nas jasne, że tylko ludzie o prawdziwie szerokim spojrzeniu, przymiotach ludzkiego przywódcy i wielkim oddaniu dla manifestowania prawdy mogą osiągnąć kwalifikacje niezbędne do kierowania naszą planetą w sposób, który w głębi serca wszyscy pragniemy i za którym tęsknimy. Now, it's a surprisingly simple message that I'm articulating. I'm articulating joining together in refusing to cooperate with those who we know have no qualities capable of improving the health and welfare of humanity and our planetary ecology. This is the only strategy which can end their sterile, destructive. Kieruję do Was ten zaskakujący prosty przekaz. Połączmy się razem i odmówmy współpracy z tymi, o których wiemy, że nie posiadają zdolności do naprawy zdrowia i dobrostanu ludzkości oraz ekologii naszej planety. To jedyna strategia mogąca zakończyć ich jałowe, destruktywne rządy. We know. Only those capable of a deep grasp of life's challenges and how to set about confronting them can put us on the road we all want to be on, to make us feel moved to support the path of liberation from our slave-driving oppressors and from our own weakness, the weakness that leads over and over again into submission to that toxic demand. Tylko jednostki zdolne do głębokiego rozumienia wyzwań życiowych i tego, jak się z nimi mierzyć, mogą nas prowadzić drogą, którą wszyscy chcemy iść. Potrafią nas mobilizować do kroczenia drogą wyzwolenia, wyzwolenia z rąk trzemięźców, którzy czynią z nas niewolników, także do uwolnienia się od własnych słabości, które nieustannie i wciąż na nowo skłaniają nas, by ulegać ich toksycznym żądaniom. The path to victory demands dedication.
dedication to listen to our hearts, not our minds. Only to our minds when they are first informed by our hearts and by a sound sense of normality. Actually, the majority of Poles are already heart-led. You are a heart-led nation. The need here is to fully engage the mind and develop the self-conviction to act. Droga do zwycięstwa wymaga poświęcenia. Z głębokim oddaniem słuchania naszych serc, nie umysłów. Zwracanie się do umysłu dopiero wtedy, gdy otrzymamy wskazania od serca. Droga ta wymaga silnego poczucia moralności. W rzeczywistości wy, Polacy, w większości kierujecie się sercem. Co tutaj jest potrzebne, jest połączenie serca z rozumem. We're becoming aware that this is the channel through which victory will be achieved. The only channel. It is the opposite dimension from the destroyers we are up against. They fear because they don't understand it. It is outside their 2-3-dimensional prism. Yet, it is our greatest asset. Our wealth as true, sentient humans, our power as spiritual warriors. Mamy coraz większą świadomość, że to właśnie jest sposób, w jaki osiągniemy zwycięstwo. Jedynie ten, znajdujący się na przeciwległym biegunie niż owi niszczyciele, którym się sprzeciwiamy. Oni się go boją, ponieważ nie rozumieją. Znajduje się poza sferą dwu- i trójwymiarowego więzienia. A przecież to jest nasz największy atut, nasze bogactwo, jako prawdziwych, czujących i rozumnych istot. Nasza moc, jako duchowych wojowników. It's time to ditch all distractions from this path. Only that which supports our great awakening must be at the top of our must-do list from now on. And the further items down that list must all be in support of this great affirmation, this passion for truth. Czas odrzucić wszystko, co odciąga nas od tej drogi. Od dziś tylko to, co wspiera nasze wielkie przebudzenie, winno się znaleźć na liście rzeczy, które musimy zrobić. Zaś kolejne pozycje na tej liście muszą wszystkie wspierać tą wielką afirmację, umiłowanie prawdy. If we fail to listen and act on the voice of our deepest hearts and intuitions, we can never be free. That message, determinedly put into practice in the outside world, will unlock the gates of all barricades erected to disempower us and will set us free. Jeśli nie zdołamy posłuchać głosu serca i intuicji i zgodnie z nimi działać, nigdy nie będziemy wolni. Ta myśl przewodnia, z determinacją wcielana w życie w świecie zewnętrznym, przełamie wszystkie zapory wzniesione po to, by nas pozbawić siły. Autumn is not far off. For the last 2 years, autumn has seen the mass curtailment of civil liberties via the sanitary segregation and COVID lockdowns imposed by heads of government using despotic powers, parallel to those used by the Nazis pre-Second World War. Zbliża się jesień. To pora, która przez okres ostatnich 2 lat była czasem masowego ograniczenia praw obywatelskich poprzez segregację sanitarną i tak zwane covidowe lockdowny, narzucane przez rządzących przy pomocy tyrańskich metod
mających za wzór te, jakich używali naziści w czasie II wojny światowej. If you don't want to be herded into such slavery, then wake up now to the dangers and refuse to comply. Jeśli nie chcemy być znowu zmienieni w stado niewolników, musimy się przebudzić teraz wobec tych zagrożeń i odmówić podporządkowania się. I've been reading up on the world leading Polish constitutional innovations of the 14th and 15th century and have come to understand just why so many countries were jealous of the freedoms Polish citizens possessed at those times, right up to the partitions. Czytałem ostatnio o prekursorskich w skali świata dokonaniach polskiego konstytucjonalizmu w XV i XVI wieku i zrozumiałem, dlaczego tak wiele krajów zazdrościło wolności i swobód, jakie posiadali wtedy polscy obywatele, aż do rozbiorów. I teraz przeczytam Państwu fragment, który wybrał Julian z książki Duch dziejów Polski Antoniego Połoniewskiego z 1918 roku. Cytuję. Polska XV-XVI do połowy XVII wieku wyprzedziła w rozwoju swym ponad bardzo wieloma względami o całe pokolenia, nieraz o całe stulecia inne kraje Europy. To, co inne narody zdobyły dopiero w XIX, a nawet XX wieku, Rzeczypospolitej Polskiej od wieków było już wprowadzone i prawnie zabezpieczone w XV i XVI wiekach. Gdy Europa wchodziła ostatecznie w okres niewolniczego uzależnienia społeczeństw od woli nieodpowiedzialnej jednostki, w tym samym czasie Polska coraz bardziej wykształcała u siebie instytucje gwarantujące prawa i swobody obywateli. Dawna Polska była krajem wolności pośród państw despotycznych. W dniach swojej zguby, tutaj chodzi o rozbiory, posiadała ona taką sumę swobód, jakiej nie znało wtedy żadne państwo europejskie. Zarażającego wpływu tych idei bał się absolutyzm XVIII wieku, okrążający dookoła naszą ojczyznę. I to jest powód rozbiorów. So you see, deep down, the Polish culture is still imbued with the power to realize such freedom. Actually, it's unique in Europe and is badly needed to lead the world out of slavery. It simply requires one to believe in oneself, to wake up and to act. The rest of the world that's still open to moral and spiritual guidance will follow. W swojej głębokiej warstwie kultura polska nadal posiada moc realizacji tych wartości. To jest unikalne zjawisko w skali Europy i świat bardzo tego potrzebuje, aby wydobyć się z niewoli. To, czego potrzeba Polakom teraz, to wiara w siebie, aby się przebudzić i działać. Reszta świata, która nadal jest otwarta na moralne i duchowe przywództwo, podąży za Polską.